Nazbierało się dość sporo różnych prac związanych z krótkim okresem, ale dość znaczącym i mającym swoje dalsze skutki w mojej twórczości oczywiście. I przeglądając to, i szkice, i akwarele, i rysunki, i oleje, i cały zespół tych materiałów, który zachowałem w domu, w pracowni, przyszedł pomysł, że można by z tego zrobić taką całościową wystawę o powstawaniu pewnej myśli, o rodzeniu się pewnego sposobu określenia tego, co by się chciało przez malarstwo wykazać, oczywiście w tym czasie. No i trzeba było to zrealizować. Aby zrealizować, trzeba było parę stołów, trzeba było poprawiać trochę akwarel i rysunków. Trzeba było zebrać obrazy i poszukać podobieństwa pomiędzy sposobem rozwiązywania tych pytań, które były stawiane, a które miały swoją odpowiedź w malowaniu punktami. To się później odbywało już na innej zasadzie. I parę prac z późniejszych, gdzie też jest pokazane, jak ta przestrzeń powstaje, inaczej malowana i jak ten kolor powstaje inaczej malowany niż poprzednio, to wszystko dało nowy jakiś sens, który można było nazwać tak, jak została nazwana ta wystawa. I chyba w tym jest największy tutaj jakaś niespodzianka i jakiś sens, że jest to wszystko, jak się okazało, bardzo przekonywujące i logiczne. Że mimo, że to było malowane pół wieku temu, jest jeszcze trochę zaczepne, aktualne. Nie zestarzało się, nie zdechło tak jak młoda na coś, tylko pozostały pewne możliwości, pewien świat bardzo żywy. Ale może to tylko mnie się tak wydaje na skutek sympatycznych wypowiedzi. Koniec.